Cześć! Witam Was, moje fany i fany Natalii w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś spotykamy się, no właśnie, z klockami Sluban. Klocki Sluban już nie jeden raz były na moim kanale, jednak wypadły ogólnie dobrze, ale cały czas jakby czegoś brakuje, kurczę, tym klockom, więc dziś spotykamy się znów z klockami Natalia Club Collection. Moi drodzy, pamiętajcie, że kiedyś już z tymi klockami spotkaliśmy się w tym zestawie, no i nie był on, mówię, zbyt fajny. Inne slubany natomiast wypadły ciut fajniej. Nie zapominajmy, że slubany to nie tylko Natalia, bo również są takie klocki, chociaż te jeszcze czekają na swoją recenzję. No cóż, nie traćmy czasu, przyjrzyjmy się. No tutaj, jak widzimy, 29 elementów, tutaj te 1/5, to czy to jest ocena, to 1/5, czy to jest poziom level? No chyba level, bo moi drodzy, widzimy, tu była podwójna trudność na 5, tu jest jedna trudność, tu chyba tą podwójną zrobiła ta RUA od dystrybutora, ale obejście sobie tamtą recenzję, moi drodzy, nie traćcie tutaj czasu na domysły ze mną. Co znajdziemy tu fajnego? No właśnie, na opakowaniu raczej nic, gdyż klocki Sluban w miarę poważnie podchodzą do tematu, w miarę są oryginalne. Są to jedne z tych klocków, które śmiało możemy nazwać alternatywami klocków LEGO, niźli ich podróbkami, chociaż no tu też różnie bywa. Moi drodzy, w ogóle ścisłości jeszcze jestem ciutkę chory, więc nie ukrywam, że mój humorek jest napięty, więc oby tutaj klocki nie fikały w taki sposób, by mi humorek jeszcze pogorszyć. Bardzo łatwe otwieranko kartonu, na plus chyba, bo nie otworzą się w rękach. Po powrocie z supermarketu nam się to nie rozpadnie. Pamiętajmy też, że właśnie takie klocki kupimy chociażby pewnie w jakimś Tesco, w Carrefourze u mnie nawet ostatnio były. To nie jest instrukcja, no właśnie, moi drodzy, to jest reklama, zbierz całą kolekcję, czyli zachęta. Fajnie, że mamy tu całkiem po polsku, no w tych moich chińskich podróbkach jesteśmy raczej przyzwyczajeni do chińskości. Zestawy, no niczego sobie, a że idzie je kupić w fajnej cenie, moi drodzy, no tu spójrzmy, o ten jaki ciekawy, a że idzie je kupić często w fajnej cenie, w fajnej przecenie. No albo na przykład dostać za darmo, ja ten zestaw dostałem od Maćka, z kanału Maciek i Klocki oczywiście, na moje pierwsze urodziny z tego kanału. Nie, przepraszam, na trzecie urodziny kanału bazowego, tak jest. No właśnie, moi drodzy, pamiętajcie o moim bazowym kanale, by tam wpadać. I nie powiem, może niektórym z tych zestawów się jeszcze przyjrzymy, że bo ciekawej takiej ulotki tu nie pamiętam, ale chyba sam sobie muszę obejrzeć tą recenzję i przypomnieć, czy tam taka uloteczka również, moi drodzy, była. Otwieramy więc sobie teraz na waszych oczętach oczywiście to opakowanko tutaj. 29 elementów. Nie jest więc to coś, co by nam mogło urwać, wiecie, jakąś kończynę, jeżeli chodzi o ilość. Bardzo, no niestety, licha instrukcja. Znaczy, no licha, no jak w podróbkach po prostu. Jeżeli już idziemy, by nie być podróbką, a alternatywą, to można by się postarać bardziej. Ale okej, jasno jest wszystko, bardzo ładnie narysowane. Nie jest to też zbyt małe, chociaż mogłoby być ciut większe. Z drugiej strony puściuteńko. Jak widzimy, nie ma tu zbyt dużo budowania. No właśnie, jak widzimy, dopiero tu na ulotce widzimy, że nie ma zbyt dużo budowania. Bo cóż, tu z frontu, no to nam zasłania większość konstrukcji. To tylko trawa i skrzynka na listy. Tu z tyłu już lepiej, ale z frontu gorzej, moi drodzy. Więc jakbyście zobaczyli to na wystawie sklepu i stwierdzili, kurde, nie wiem czy wejść, czy nie wejść, ale nie wchodzę, bo mi się nie chce, no to to was nie zachęci. A mało który sprzedawca by ustawił to w tą stronę, tak? Więc to was nie zachęci, moi drodzy. Ciekawe elementy. No ciekawe są tutaj szprychy na koło, które kompletnie nie wyglądają jak szprychy na koło roweru. Opona jest taka gumowa, ale taka gumowo-plastikowa, ale raczej gumowa, widzicie, zgina się bez problemu. Fajny plejcik, nie powiem. Nie fajne naklejki, ale tylko dwie, chociaż jak na 30 elementów to jest tak se. Żółty kolor jest to klasyczny żółty podróbkowy kolor, ale widzimy, że różni się trochę kształtem od LEGO, czyli nie jest to taka stricte żynka LEGO, a poza tym reszta już jest żynką LEGO. Ja bym zrobił wam teraz speed build na waszych oczach, ale to by było śmieszne z taką ilością klocków, więc dajcie mi minutkę, ja już się tutaj speed builduję i zaraz oglądamy sobie gotowy zestaw. No i moi drodzy, mamy już to zbudowane i no ho, 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 ho. Zaraz będziemy jechać na grubo. Szybko mi się jakoś przypomniało, że chyba jednak te klocki były złe. I szczerze, były wcześniej złe, ale teraz się okazały, że są bardzo złe, moi drodzy, bardzo złe. Po kolei, nie wiem od czego zacząć. Okej, zacznijmy od samego konstruktu pseudo. W ogóle słabo. No gdyby tu się jeszcze jakoś postarało dać drzewko, to jakoś by to broniło. Tymczasem dostajemy tak dużego plejta, niezrozumiale, bo już lepiej by to było dla 4x4 po prostu. Ale odetnijmy się od jakby samej konstrukcji, gdyż skupmy się na
tym. Po pierwsze, patrzcie, jak jesteśmy mocno kłamani. A tutaj na opakowaniu wygląda to w miarę, że ten post, napis jest taki sam jak skrzynka. W realu wygląda to tak. Wygląda to po prostu brzydko i nieładnie. Bardzo łatwo dodatkowo to się rozwala. Minimalnie podważam, widzicie, nawet nie wkładam tu żadnej większej siły. Bardzo łatwo nam to spada. Bardzo łatwo. No, widzicie, tak tyrpię paluszkiem, nie? Żadnej większej siły nie wkładam i nam się to rozlatuje. Mówię, impost różni się bardzo kolorem od klocków, czego nie mamy pokazanego na opakowaniu, a takich przekłamań bardzo nie lubimy. To również zresztą tu wygląda mocno średnio i to nie jest wina jakby samego konstruktu, bo z klocków Lego mogłoby wyglądać to dobrze. Po prostu te klocki tak średnio wyglądają. Oczywiście ta dziura, w którą mam wrzucać listy, od początku jest zakłamaniem, gdyż listy od początku się tu nie mogły mieścić, tego więc się nie będziemy czepiać, to zakłamanie powinien każdy zrozumieć. Naklejka, no oprócz, dobra, oczywiście oprócz tego, że mi się krzywo nakleiła, no to również mi się tu zadarła przy odklejaniu i to nie jest moja wina, to jest wina jakości naklejki. Jakość listu również tutaj tego nie mamy zaznaczonego, w ogóle tu wygląda jakby to pięknie był nadruk, a tu widzimy nie tylko jest to naklejka, ale jest to naklejka koloru beżowego, sam klocek jest natomiast koloru białego. Kolejne zakłamanie, moi drodzy, ale my dopiero zaczynamy, spokojnie. Tak, 3 zapasowe klocki, ale tego się jakby nie czepiamy. Kolejne, czego się czepimy, to tego, że mamy tu, no mamy warning, ale przy tu warning nie baw się tym. Warning, moi drodzy, jest, ale nie ma tu już, widzimy, żadnej instrukcji, by nakleić naklejki. Oczywiście to jest domyślne, więc tego się będziemy mało czepiać, ale jednak pozwólcie się tego przyczepię. Przechodzimy jednak dalej. Rower, moi drodzy, no jakiś taki jest, no bałbym się o niego bawić. Okej, może tak jeździmy, to jest okej, ale troszkę bym się bał. Dodatkowo tutaj, jak widzimy, to jest, by go przyczepić, więc możemy się bawić tylko tym po płaskim, a i nie zawsze, bo i często po prostu i tak nam szura tak, że te koła się chcą krecić średnio, ale na takiej powierzchni jest listy spalony. Oczywiście, on może na niej stać, ale też nie może stać na niej równo, bo wtedy, o, koła nam się nie wszczepią, albo nam się wygną, albo nie wiadomo, co się tutaj dzieje, więc szkoda ryzykować, mógłby stać tak pod skosem, gdzieś tu, gdy wciśniemy w ten sposób koła. Jednak mocno dyskwalifikuje go to z zabawy, moi drodzy. A tutaj mamy taką rączkę, która jest właśnie raczej chyba na to, by zawiesić ten list, chociaż nie wiadomo, po co to jest, bo również po to może być i koszyczek. Koszyczek akurat jest fajny, ładny, widzimy te takie po bokach wyrzeźbienia, no i okej, on się jakoś broni. Poza tym, że również bardzo łatwo jest go strącić bez większej siły z tego rowera, który już sam w sobie, jak określiliśmy, jest średni. Dodatkowo te opony też nie wyglądają za okej, ale jakoś ich się czepiać nie będę. No też prychy mogłyby być lepsze, ale teraz robią takie różne dziwaczne rowery, że również tego czepiać się nie. Jeżeli chodzi o Hipka, to nie wiem, czy on wam kogoś przypomina. Czy to Will? Nie wiem jak wy, ale mi on mocno przypomina Willa ze Stranger Things oczywiście. No, gdyby nie to, że chyba wolałbym trafić na drugą stronę, niż być takim Willem i tam zostać. Gdybym był takim Willem, to bym, wiecie, wszedł na tą drugą stronę i nie wychodził stamtąd, stwierdził, nie, spoko ziomeczki, nie znajdujcie mnie, ja tu zostanę, jestem taki, wie, że mnie nie znajdujcie, to mi dobrze. No moi drodzy, no tak jest, począwszy od tego, że oczywiście tu jest kilka ciekawych rozwiązań, takich jak to, że głowa jest, o, w ten sposób nawet ruchoma, no to jest wow, mało który kloc ma takie rozwiązanie. To samo dokładnie robią się z rączkami, czyli one się kręcą faktycznie tak całkiem ładnie, ale tu no niestety kończą nam się plusy. Same łapy chodzą ciut zbyt łatwo. Nie jest tak, że gdy coś do nich wsadzimy, to one opadną, coś się stanie, jednak no nie jest zbyt dobrze, moi drodzy. Nogi natomiast również chodzą zbyt luźno. Spójrzcie, on takie w ogóle dzwony ma, no takie trochę jak w latach 80. faktycznie. Natomiast przyjrzyjmy się tu, no tą kropkę na czole pominę i to jest, wiecie, ewidentny tutaj plastik, ewidentnie nie do robienia, ale spójrzcie, jaki brzydki niedodruk uśmiechu, moi drodzy, jaki brzydki tutaj niedoróbka, ale jedynie, tak pomyślałem, okej, zdarza się, ale spójrzcie, to samo dokładnie znajdujemy, tu widzimy taki ewidentny niedodruk na oryginale. Co jest z wami, Natalia Klub? Ej, Sluban!
Macie mega potencjał, by być fajniejszymi klockami, a tymczasem robicie takie oto rzeczy. No cóż, niemniej no to jest Will, wypisz, wymaluj moim prywatnym zdaniem. I szkoda, że taki jest słaby, bo spójrzcie, fajne tutaj ma naprawdę te nadruczki, fajnie jest to wszystko zrobione. Mogłoby być po prostu znacznie lepiej z tymi klockami Sluban. No i właśnie tak niestety musimy zakończyć te recenzje. No niestety, przez liczne zakłamania, które mnie bardzo bolą. Tutaj również widzimy, no średnio mi na przykład to jest w ogóle na motor wtrącić. Tu w tym czasie wtrąciłem to, no średnio się tym człowiek bawi. Tu na tym musi być to na skos, no wszystko jakoś nie tak jest z tymi klockami, moi drodzy. Zakłamanie co do kolorów jest minus. Jest tutaj również, no niestety, średnia figurka, bo tak jak mówię, no tutaj nie do druki, tutaj się to tak dziwnie porusza wszystko, nam to, no po prostu jest tak se. A szkoda, bo gdyby nie było tych niedoróbek, moglibyśmy mieć do czynienia naprawdę z dobrą alternatywą. Tymczasem mamy do czynienia z jakimś dziwnym Willem z świata Natalii, z drugiej strony to może jakaś trzecia strona, jest czwarta strona, nie wiem, moi drodzy, tych stron może być zbyt dużo zdecydowanie. Klocki trzymają się ciut zbyt słabo, niźli byśmy chcieli od zwykłych klocków. No i tak w kolejności bym wymienił to, że najbardziej mnie jednak denerwuje to zakłamanie kolorystyczne, jednak prostota konstrukcji też gdzieś tu przemawia, samymi klockami również bawi się średnio, rozpadają się trochę zbyt łatwo. Kolejny raz niestety muszę powiedzieć, że szkoda, jednak klockom Natalia Club i samym Sluban będziemy się przyglądać, gdyż ja cały czas widzę w nich duży potencjał. Oczywiście są czasem klocki, które mamy raz w ręku, damy im oczywiście drugą szansę, nawet czasem trzecią. Może kiedyś nawet czwarta się zdarzy, ale my wiemy, że z nich nic nie będzie. Natalia Club i Sluban są klockami trochę jak, nie wiem, Blocki chociażby, w których jednak jakąś nadzieję widzę, z których jednak uważam, że coś w przyszłości może być, coś może z nich fajnego wyrosnąć. Więc ja się będę przyglądał, będziemy im się bacznie tutaj jakby co chwilę zaglądać za kloc i patrzę, co się z nimi dzieje. Na dzień dzisiejszy absolutnie nie polecam. Absolutnie jest mega przeciętnie. No chyba, że coś takiego kosztowałoby 2-3 zł max. To za 3 zł warto. 5 zł już nie, moi drodzy. Czujcie się oszczerzeni. Przyglądać się będziemy taki czas i spokojnie powiem wam, kiedy Sluban będzie fajny, bawialny i będzie coś, co on reprezentował więcej niż kłamstwo z okładki. Dzięki, do zobaczenia wkrótce. Bye!